Witam Was w pierwszym filmie z cyklu Case Study Series. W tych krótkich filmikach będziemy pokazywali Wam, jak mądrze i efektywnie wykorzystać technologię w druku 3D do produkcji funkcjonalnych części. Wszystko oczywiście na przykładach z życia wziętych. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam, jak zoptymalizowaliśmy geometrię części formatowych do linii produkcyjnych do nalewania, zakręcania i etykietowania opakowań. Te części formatowe akurat służą do transportowania triggerów, czyli takich nakrętek na linii produkcyjnej. Pierwotnie części te miały być wykonywane w technologii CNC, ale z relacji dość skomplikowanej geometrii ten pomysł już na wstępie został odrzucony. Już na tym etapie, zmieniając produkcję na przyrostową, zaoszczędziliśmy 30% kosztów produkcji, a to jeszcze nie koniec. Następnym krokiem było maksymalne odchudzenie części. Usunęliśmy wszystkie zbędne naddatki materiału, w wyniku tego otrzymaliśmy taką geometrię. Na końcu stwierdziliśmy, że z racji tego, że elementy nie są narażone na jakieś wielkie obciążenia, nie musimy drukować tych elementów pełnych w środku. Wykonaliśmy więc wypełnienie w postaci plastra miodu, co znacznie zmniejszyło wagę części. Wszystkim tym manewrem optymalizacyjnym udało nam się finalnie zredukować koszt wytwarzania tej części o 60%, ale to jeszcze nie wszystko. Ta część pierwotnie ważyła 430 gramów. Ta część po optymalizacji ważyła tylko 74 gramy. Biorąc pod uwagę fakt, że takich części na transporterze jest 37, manewr ten zdecydowanie odciążył napęd transportera i przedłużył jego żywotność. Bardzo ważną kwestią jest też to, że u nas te 37 części zostało wyprodukowane w 4 dni robocze, podczas gdy w technologii CNC zajęłoby to minimum 3 tygodnie. Ten przypadek bardzo dobrze pokazuje, jak zastosowanie technologii druku 3D wraz z optymalizacją geometrii może pomóc w zredukowaniu czasu i kosztów produkcji w części z tworzyw sztucznych. Jeżeli widzisz potencjał na wykorzystanie druku 3D w Twojej firmie, skontaktuj się z nami. Zespół Kubik Inch stanie na głowie, żeby Ci pomóc.